Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Forces. I dziś nagrywam na zapas. Dół, góra. I będziemy dzisiaj robić różne rzeczy i mam nadzieję, że przynajmniej nagram dzisiaj do końca całą grę. Więc na razie jesteśmy w 3/4 gry. Nawet tajny poziom jakiś. Dobra. Tajny etap, działa laserowy 1, to nas interesuje. No i teraz będziemy przechodzić cały ten obszar, więc wpierw... The Sonics have made an opening for us. We can't just let that go to waste. This is the moment we've been waiting for. Time to settle the score. Now that the Phantom Ruby is out of the way, we can finally smash Eggman into an omelet. Hey, don't count your chickens before you smash your eggs. Rouge is right. The fact that Eggman and Infinite are still around means we can't let our guard down. I just want everyone to get home safely, okay? All right, fine. Everyone get your game face on. The target is Eggman at the Central Tower. Dobra, więc Metropolitan Highway. Kolejny highway, chyba pierwszy i jedyny Sonic Forces. Ale to jest... Kurde. Ale to mi się... Ten poziom jest według mnie bardzo fajny. Zdecydowanie bardzo szybki. Jest taki futurystyczny, co mi się bardzo podoba w grach Sonika. I zrobiłem to trochę, ale dobra, nieważne. No. Więc ogólnie teraz to już zostało 7 niecałych poziomów, więc będzie w miarę łatwiej. Bo tak, jest 30 poziomów, a tu jest poziom i wyleciałem. Kurde, zawsze mam problem z tym skrętem tutaj. Więc obym nie miał zbyt dużo problemów z nim. Jest dosyć taki... A! Pff. Ostatni raz próbuję. Kurde no. I dlatego ma się drift zwykle. O, teraz pykło. Bo byłem za blisko krawędzi po prostu. Skoro już tak w sumie. Ostatnio tak w sumie 100% sobie Forces bardziej, więc... Akurat dzisiaj przechodziłem właśnie Metropolitan Highway na 100%. Tak śmiechowo jest. I w sumie no... Tak wszyscy czekali na to Forces i teraz już tak... Szybko poszło mi z tym, może tak powiem. Więc teraz tylko jedne co po tym. Ja w siebie nie wierzę, nie, ja restartuję ten poziom. Ja w siebie nie wierzę. To było zdecydowanie dla mnie wstydliwe, cały ten poziom. No już z jasnych. Ja jestem dobry w Sonicu, ok? Mam po prostu dzisiaj gorszy dzień, ty. Ale nie, ja najlepiej zdejmę jedną słuchawkę, bo kurde nie mogę się jej prawie słyszeć. Ale dobra. Teraz nam się uda na 100%. To jest dla mnie na serio wstydliwe, że ja tak umieram łatwo. Okej, przynajmniej nie umarłem. To już co. Pyk. Dobra. Ale no jak mówiłem, potem już tylko będzie epizod Shadow i możliwe, że coś będzie, jak to ostatnie DLC do Forces zostanie dane, co znaczy w zależności co to tak naprawdę jest. Bo
bo wiadomo, że jakieś DLC jeszcze ma być do Forces, nie wiemy co to jest. Prawdopodobnie na Comic-Conie to zapowiedzą, co to tak naprawdę jest. Fajnie by było, jakby to było jeszcze jakiś... Znaczy na pewno to nie będzie... Znaczy w sumie to może być coś w story mode związanego z Sonic Mania Plus. Byłoby fajne w sumie. Nie sądzę, że to się stanie, ale... Fajnie by było. No i voilà, dotarliśmy do Eggmana. Orbota i Cubota. Dobra, to mi się podoba. wykonaj atak na prowadzający. Homing attack, really? Dostaliśmy skórę Darta Vadera. Excalibur Sonic się pojawił, dobra. No. Knuckles! Jezu, ile tu jeszcze? Dajcie mi coś, co mi się podoba, może tak powiedzmy. Będzie łatwiej dla was. Okej, i co teraz? Teraz chyba... nie wiem co... Null Space teraz. No. Dokładnie. Więc... muszę tylko zobaczyć, co ma mój awatar. Madrill. Okej. Więc let's do this! Welcome, Sonic! Glad you could make it to your funeral. Infinite, do it! Take this. What is that? Har, har! That, my spiky little credity, is Null Space. Null Space? It's a little something that the Phantom Ruby cooked up. A closed-off space where absolutely nothing exists. Goodbye, Sonic, my soon-to-be-eradicated nemesis. Enjoy all the nothing. Whoa! 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 Buddy, don't! You'll be sucked in too! We destroyed the Phantom Ruby's power source! Tisk, tisk! Since you always destroy the power source of my weapons, I decided to learn from my mistakes. I had a backup power source created under Metropolis. Eggman jest taki świetny w Forces. To jest Eggman, jakiego ja chcę w następnych częściach. This isn't where we were meant to end up. Let's head back. Everyone's waiting for us. Ogólnie w tej... w tej sekcji jest zawsze, było usunięty dialog, w którym Sonic mówi, że... nauczył się tego, że... no warto na kimś polegać, coś w tym stylu, ale no... Null Space według mnie jest najgorszą częścią tej gry, bo... no niby to miało być takie poważne, że zostaje wessany Sonic w to wszystko, a... po dwóch sekundach... po dwóch sekundach praktycznie z tego wychodzi tak z dupy kompletnie. I według mnie, jak to powinno zostać zrobione, to jak to powinno było zostać zrobione, tak, że to powinien być kompletnie osobny poziom od Metropolis. Że Null Space powinno być takie właśnie jednym wielkim poziomem, gdzie mamy, nie wiem, na przykład halucynacje z Infinitem i tak dalej. I po prostu no i to powinien być full poziom, a nie tylko mała sekcja i w sumie jakby wszyscy zignorowali fakt to, że przenieśliśmy się do innego wymiaru, bo tak to mniej więcej wygląda. Nadal mi się podoba sam poziom i tak dalej, ale jednak to mówię, no mogło to zostać trochę lepiej z zrobione. I trochę wziąłem złą broń do tego, tak... tak teraz w sumie ogarnąłem to. Bo jednak no powinienem byłem wziąć coś, co jednak ma lepiej działa w kombacie.
w walce, a nie drill, ale... Znaczy nie o tym chodziło, pewnie w tę stronę, ale dobra. Nieważne. Ty kurde, jak to jest takie epickie tutaj scena, jeszcze z Fizzbomb, znaczy... Fizzbomb byłby okej, okay, gdyby to był finalny poziom, ale to nie jest finalny poziom, więc... Nie ogarniam dlaczego tak naprawdę to jest Fizzbomb, ale... No nie ma spoko, ja lubię Fizzbomb. Pasuje mi, ale no... Jest... Chyba tak niepoprawnie użyty według mnie. Dobra. Więc jesteśmy... Na górze. I... A. Kurde. Gdyby te ringi ze mnie nie wypadły, to... Byłoby S na 100%. Ale cóż. Excuse me, boss? Oh, it can't be! It's impossible to get out of the Phantom Ruby's null space! Now, maybe by myself, but I had a little help from my friend. Something you wouldn't understand, since you don't have any friends. This changes nothing. Dr. Eggman will still have the last laugh. Maybe he'd have more friends if he didn't talk about himself in the third person. Sonic trochę miał racji. No dobra, i ile mamy? Jej, 85%! Okidoki, więc teraz co? Nie etap. Tajny, nie. Nie robimy tego. Imperial Tower jako... Custom Hero, oh boy. We've got less than an hour before Eggman's plan goes down. There's no more time. We have to break into the fortress now. Indeed, this is it. Our last opportunity to bring peace back into the world. But when the battle ends, we'll have to part with Sonic. I mean this Sonic, won't we? Yes, if the Phantom Ruby is gone, I guess he'll be returned to his dimension. Thank you for everything, Sonic. I'll never forget what you did for us. Save the sentiments for later. This is not over yet. We still have a battle to fight. Exactly. This is our last chance. Give it everything you've got. Okay, Imperial Tower. Więc teraz tutaj to się wycofanie, bo przełączę się na Burst. Na chwilę. Bo ten poziom jest znacznie łatwiejszy, gdy się używa Burst. That. The sun will fall upon you all. Boom. The end. Your pathetic lives are over. Look, it's reacting. Eggman said something about the Phantom Ruby prototypes. Let
said the Phantom Ruby prototypes only react to the person who activated it. That must be you, buddy. Hmm? Your courage and heroism are probably what triggered it. Just maybe, if you use this, it can make that sun disappear. Innymi słowem, walka ze słońcem. Okej, okay, i fajna muzyka teraz. Wcześniej mi się, szczerze powiedziawszy, nie podobało. Nie podobało mi się, szczerze powiedziawszy, Imperial Tower, ale teraz jakoś tak do niego przywykłem, I guess. Więc ten poziom, jak już mówiłem, dużo łatwiejszy jest z płomieniem. Więc jest okay. Ale ogólnie tak, żeby wyjaśnić, co się teraz dzieje w fabule, to, no jak można było zobaczyć, tak trochę słońce nam się zespałniło nigdzie. Znaczy nigdzie, no nad nami i ogólnie, jeśli tego nie powstrzymamy, to tak trochę jesteśmy spaleni. Chociaż to jest tylko iluzja, to co robi upiorny Rubin, to... No, póki jesteśmy pod jego wpływem, to jak powiedział Tails, no... zginiemy. Petula mnie... Are you kidding me? Co jest dzisiaj ze mną? Po prostu każdy... Coś jest ze mną dzisiaj nie tak. Pewnie dlatego, że ostatnio telegram w Polsce, żeby je wystuprocentować wreszcie. Po prostu mój skill się wyczerpał. Ale no, ogólnie teraz nas nie pocieszają tak zbytnio nasi koledzy z wojny, bo... Znaczy trochę, Knuckles jest fajnie tutaj kolega Knuckles pociesza. Tails niekoniecznie, bo Tails jak zawsze jest okropny. Tails się do niczego już nie, do niczego nie przydaje. Tak, okej, teraz się udało. Dobra. Zasoby, tylko nie zlamić tych sekcji, bo naprawdę nie chcę tego powtarzać. A jestem tu po to, żeby trochę zaimponować skillem, którego nie ma. Ale to już jest łatwa sekcja, więc jest, powinno być ok. Pyk. Ogólnie teraz to będzie bardzo krótka. Sądzę, że nawet w tym jednym odcinku mogę całe forsy przejść. Dobra, nie chcę mi się nawet... Nawet mi się nie chce po prostu restartować. Dzisiaj to nie jest mój dzień. Okej. Okay, zaraz uciekamy przed laserem. Dajesz ruki. No i to tyle. I co mamy? Na pewno nie. O, mamy S. Okej, to chyba przez tą dużą liczbę pierścieni, ringów. Dostałem tyle. Myk. Kurde, nic fajnego nie dostaję. Check.
as any good scientist would. This is the turning point, guys. Time to press our advantage and kick major butt! Innymi słowy, robimy rozpierdziel teraz, czysty. Haha. I teraz oby mi też się passa powiodła. A więc... Sonic. W Mortar Canyon. I to jest super poziom według mnie. Najpierw go nie lubiałem ogólnie, ale później jakoś tak do mnie przywykł, I guess. Ale jest, teraz jest według mnie bardzo fajnie. Może dlatego, że bardzo mi się go płynnie przechodzi, ale styl to jest dla mnie taki poziom fajnie do przechodzenia. Wiecie, że poziom jest dobry, jak go się wam fajnie przychodzi. Chociaż u mnie w Forces to jest dużo takich poziomów, którym się fajnie przychodzi, ale Mortar Canyon to jest na pewno jeden z takich lepszych, I guess. Więc trochę mi wychodzi speedrun. Zdecydowanie lepiej niż wszystkie inne te poziomy, jak chodzi teraz. O Jezu. Nie, are you kidding me? Chciałem, no jeden poziom chciałem, chociaż bez śmierci i nie, to nie jest mój dzień. Czuję się żałośnie po prostu. To jest zdecydowanie nie mój dzień. Dziś mam pecha. To nie jest mój dzień, to nie jest dzień na Resistance kompletnie. Wow, dlaczego mi tego rzuca? Okej. Ale spokojnie, zaraz mi się uda. Znaczy zaraz, no. Teraz to przejdę. Na 100% dzisiaj robimy forsy, znaczy nie na 100%, tylko na... O, teraz się uda. Dlaczego nie mogłeś Pixel zrobić tak od razu? Co by ci to szkodziło, jakbyś... Jakbyś był dobry w grę. A nie lamił. No, fajnie by było, jakbyś nie lamił. Co? Ja pierdzielę. Ja nie wierzę w siebie po prostu. To się zmniejszy mi 70 sekund. Jej, chociaż co z tego, że brakowało mi jakieś, no, 30 setnych sekund do niezaliczenia tego, ale dobra. Mi tam pasuje. Teraz... Contra Infinite. Dobra. Uff. Let's do it! Pathetic little hedgehog. Even with the Phantom Ruby weakened, I still have enough power to smash you into blue jelly. I'll show you how outclassed you really are. I'm in a class all my own. Time to put up or shut up, Infinite. Więc ogólnie walka z Infinitem bardzo przypomina tą z Metal Sonic'iem, tylko jest troszeczkę trudniejsza, gdyż Infinite ma te swoje moce z dwóch pierwszych walk, które mu pozwalają na... na po prostu, że... kurde no. Że po prostu rzeczywistość się trochę zmienia. Więc to tak trochę Infinita trochę robi to trudniejszą walkę niż tą z Metal Sonic'iem. Tylko mam nadzieję, że ja w to nie wpadnę. Bardzo bym nie chciał tak przedłużać tej walki. No i jak pierwszy raz grałem w Forces, ta walka mi zajęła dobre
20 minut, bo cały czas wpadałem na te zagięcia czasu przestrzeni. Phantom Ruby's energy is recharged. Perish along with your useless friends. You. My friends got me this far, and together we're gonna win. Friends are nothing. Kurde. Więc teraz dołącza do nas Buddy i teraz to jest dosłownie jak. Your mask can't hide how sad and lonely you are. Oh shit. A więc jednak trafiłem tutaj. No cóż, ale jedna, I guess, nie będzie aż takie złe. Nie wiem, w sumie co to się stało. Ale oczywiście rozwalamy go, ale walka aż tak bardzo się nie zmienia. O. Kurde. Zupełnie. Aha, i goni nas ściana, tak by the way, jakby ktoś się zauważył. Jakby, to znaczy, jakby ktoś się zauważył. Bo nie widzimy, nie widzicie tego, ale no. Goni nas ściana. Rozwalamy oczywiście wszystko. I rozwalamy Infinita, bo mało brakuje jeszcze. Chyba jeszcze jeden cios i mamy sekcję Double Boost. W ogóle ten cover taki orkiestralny Infinita. Ja pierdzielę. Kurde. Lami to bardzo. Dobra, pyk, pyk, pyk. I double boost teraz. Już tam w ogóle do mnie dotarła ta ściana. No fajnie. I myk. W ogóle teraz jego dziwi mnie zawsze, że po tej walce, jak właśnie jest taka cynka ostatnia, gdzie Infinity pada, to jest jego maska z jakiegoś powodu czarna. Nie wiem, czy to wina oświetlenia, czy co, ale to jest takie, zawsze mnie to ciekawiło. Że jego maska jest wtedy czarna. Chociaż normalnie jest srebrna po prostu. Uuu, odblokowaliśmy Hover! Coś więcej? A może coś fajnego? No i... Coś fajnego, no kurde, no. Impossible. I cannot be defeated. Wrong, loser. The things that can't be defeated are heart, soul, and the bonds of friendship. Three things you and your counterfeit cronies lack. No, wait. I can still fight. Huh? You never fail to surprise me, son. I didn't believe Infinite could lose. Victory will be so much sweeter when I defeat you. Don't think this is over yet, you balloon nuisance. My plan just went into overtime. Więc chyba jednak nie zrobimy tego w jednym odcinku. A więc na razie z wami pożegnam. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie cześć, pa pa i... Za niedługo będzie ostatni odcinek Sonic Forces, więc zapraszam was na niego. Chaos control!